Vlogmas, dzień trzeci i zobaczcie, mamy śnieg. Ciekawe, co będziemy robić. Kalendarz chcesz, tak? No dobra. Tak to jest z dzieciaczkami, o wszystkim pamiętają. Tutaj. Super. Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim już dniu Vlogmas. Jak wiecie, ja bardzo lubię zaczynać Vlogmas od kalendarzy adwentowych. I tak też dzisiaj zrobimy. Zacznijmy oczywiście od Kindera. Tutaj już mamy trójeczkę. I jest tutaj takie małe jajeczko, które dzisiaj zjem ja. I teraz kalendarz od Karoliny. Więc również otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. A dzisiaj... Wow! A dzisiaj mamy dwie maseczki. Są to maseczki z Eveline. Takie brokatowe. Już Wam pokazuję tutaj z bliska. Zobaczcie. Wyglądają naprawdę fajnie. Jedna jest różowa, druga jest czarna. I do tego oczywiście Mikołajek. I już sprawdzamy, co jest napisane w środku. Każdy ranek daje szansę na to, by wieczorem móc powiedzieć, to był szczęśliwy dzień. Oby i dzisiaj tak było. I dzień trzeci za nami. Dla kogo będzie prezent? Pół? Pół tata, pół ty. Dobra, to ci daję prezent. A to pół tata, pół ja, to jest dlatego, że tutaj jest Kinder niespodzianka i nie chcę, żeby ona całą zjadła, więc pół tata, pół Wiki. Ja już się pomalowałam, nastawiłam wodę, wypijemy sobie z Danielem kawusie, pooglądamy vlogmasy, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dużo dziewczyn nagrywa, więc będziemy mieli co oglądać. Później mamy w planach jechać do miasta po małe zakupy mikołajkowe, ponieważ jak co roku w pracy mamy losowanie i musimy coś kupić. Ja w tym roku wylosowałam chłopaka, w sumie koleżanka za mnie wylosowała, bo ja miałam trochę wolnego. I oczywiście zabiorę Was ze sobą na zakupy. Przez te 24 dni będziecie mi towarzyszyli krok w krok. Wróciliśmy przed chwileczką do domu i powiem Wam, że trochę nam się zeszło, ale prezenty kupiliśmy i kupiłam coś również sobie. Zobaczcie, jaki piękny słoik dorwałam w Kiku za, uwaga, uwaga, 13 zł. A dzisiaj planuję zrobić taką oszukaną, gorącą czekoladę. A oszukaną dlatego, że nie mam czekolady, a mam kakao i kupiłam specjalnie do tego pianki. I te pianki właśnie planuję przesypać w ten słoik. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. I zobaczcie, tak prezentuje się słoik. Myślę, że całkiem uroczo. Postawimy go sobie w kuchni. Ja już podgrzałam sobie mleko, teraz wsypuję kakao, pianki i siadam, relaksuję się, oglądam jakiś film albo vlogmas czyjś. Dobra, i moja czekolada gotowa, idę do salonu. Moi kochani, ja siedzę tutaj, bawię się z Wiktorią klockami, jakoś Wam to chcę pokazać. I w międzyczasie oglądam vloga Ady z kanału Dacolka. Ada, jeśli to oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam. Buziaczki. No i tak jak mówię, tutaj zaraz będziemy budować jakieś wieże. To są ulubione klocki Wiktorii, Lego Duplo, ma ich całkiem sporo.
Więc fajne wieżyczki możemy z tego wybudować. Adam ci to kupił, tak? Dziadek i babcia. Jak się babcia nazywa? Joja. A prześlij całuska. A ty! I zobaczcie, już tutaj prezenty spakowane. Daniel dzisiaj jest, zaniesie do pracy. I siedzi nasza mała, wielka Lilka. Lila? Lili? Przywitaj się trochę tutaj z naszymi. Już, Wiktoria, idę do ciebie. Widzisz? Widzisz? Nie chcę, Wiktoria, tutaj, żebyś się witała z naszymi widzami. Co tam, skarbie, u ciebie słychać? Okej, u ciebie? Powiedz cześć. Cześć. Zabieram się za wieszanie prania i słuchajcie, muszę coś wymyślić do naszej sypialni, bo tutaj nie ma absolutnie żadnego świątecznego akcentu. Oprócz tego kalendarza adwentowego i tego dużego od Karoli, to naprawdę zero. Może kupimy coś na weekend? No zobaczymy, czegoś na pewno poszukam. Chociażby jakiejś malutkiej, świecącej choinki. Przyszłam do łazienki i będę zmywała makijaż, bo powiem wam, że mam ochotę po prostu już umyć buzię i zmyć wszystko, co na niej mam, chociaż dużo wcale na niej nie mam, ale wiecie, czasami jest taka ochota. Pamiętacie? W tamtym roku dostałam tą opaskę kotka 6 grudnia właśnie na Mikołaja w pracy. Do tej pory jej używam. Ok, jestem przygotowana, więc zmywamy się. Oczy zmywam płynem dwufazowym z Be Beauty, bo jak wiecie, ja bardzo lubię tusze wodoodporne, więc mam taki płyn dwufazowy, on jest bardzo fajny. A resztę twarzy zmywam płynem z Eveline, który też bardzo wam polecam. Tam są różne rodzaje tego płynu i każdy z nich jest naprawdę ok. I kolejny krok to jest peeling z Nivea. Ten malinowy. I teraz czas na moje serum do twarzy i serum pod oczy z Biolik. I później jeszcze na całą twarz i dekolt nałożę sobie krem z firmy Vianek. Ok, i makijaż zmyłam, pielęgnację zrobiłam i powiem wam, że za chwilę wskakuję pod prysznic, umyję głowę i przebiorę się w coś wygodnego. Myślę, że to będą dresy. I tak wygląda Agnieszka po kąpieli. Właśnie tak. Mam sobie tutaj kalendarze adwentowe do tego pokoju, ponieważ jutro Daniel będzie po nocy i będzie spał. Co, kochanie, przyklejasz sobie naklejki, tak? Będzie spał w sypialni, więc od razu sobie to naszykuję. Z miłą chęcią postawiłabym swój kalendarz adwentowy pod choinkę, ale boję się, że Lila go zje. Więc no niestety, musi stać w sypialni. Musimy uczesać włoski. Cheese! I cheese! Wiem wam, że już jestem tak ciekawa, co będzie w jutrzejszym okienku. Czekamy na rano. O 16:30 wszedł film na kanał, a ja zajmuję się już odpisywaniem wam na komentarze. Bardzo mi miło, że komentujecie, lajkujecie. To jest naprawdę super. Także bardzo, bardzo wam dziękuję, kochani. Ja już sobie smacznie śpi. Daniel poszedł na nockę do pracy, a ja będę oglądała zaraz jakiś film może i później też pójdę położyć się spać. Chcę jeszcze wam zmontować vloga i wstawić, żeby jutro o 16:30 pojawił się na kanale, więc bardzo wam dziękuję za dzisiejszy spędzony wspólnie czas i widzimy się tradycyjnie już jutro. Pa, pa! Till Christmas Day, everything's ready. Snowflakes are falling, snow angels being made. But all